Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Young Multi i będę się waszym hostem w YFL Game Show. Proszę o wszystkich, aby zrobili aplauz, jak najbardziej. Witamy wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi, aby przeżyć te emocje i przeżyć to razem z nami. Dzisiaj zobaczymy tak naprawdę, czy YFL to jest grupa, czy może tylko wyzyskiwacze pieniędzy. No cóż, wszystko się okaże. Tak naprawdę wszystko w tym programie jest możliwe. No ale cóż, nie będę przedłużał. Połączę się tutaj ze studiem. Sprawdzimy, czy mamy naszego pierwszego uczestnika. Chociaż nie wiem, czy mamy. Halo, halo, czy jest tutaj może pierwszy uczestnik Mergani? Halo, halo? Witam serdecznie, witamy Merganiego. Proszę, zróbcie dla niego hałas. Mergani, widzę, że przygotowałeś się dzisiaj fantastycznie. Co byś chciał powiedzieć ludziom? Jakbyś się chciał przedstawić? Może powiedz coś o sobie. Jestem Mergani, wygram dzisiaj te 5 lucyb giftu. I wygram to i przepierdolę. Co? Przepierdolisz? Naprawdę? Tak. No, a sądzisz, że masz duże szanse, aby to wszystko wygrać? Tak. Rozumiem. W takim razie miejmy nadzieję, że dobrze ci pójdzie. Jak myślisz, w jakiej dziedzinie jesteś najlepszy? Wiedzy ogólnej. Wiedza ogólna, rozumiemy. No dobrze, w takim razie dziękujemy ci, że jesteś tutaj. W takim razie przechodzimy do kolejnego uczestnika, jakim jest, uwaga, Morg! Witamy serdecznie! Halo? Witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Kurwa, muszę ci powiedzieć, że jestem kurwa od jedno przyciągnięcie się, żeby guzik kurwa w kamerę strzelił, nie? Rozumiem. Przytyłeś troszeczkę? Trochę siedzi, nie? Trochę siedzi na wadze, więc... To nic. Witam. No i słuchaj, jak się czujesz? Jak uważasz, wygrasz czy nie wygrasz? Zachwalałem się u siebie na streamie, myślę, że wygram bez żadnego problemu. To nie będzie żaden problem, moi oponenci są kurwa bezużyteczni, nie wiedzą nic, także rozumiem. Myślę, że dam radę. Rozumiem, a myślisz, że jakby zasługujesz na te pieniądze? Oczywiście, że nie, bo jak je wygram, to również tak mój oponent przepierdoleje na głupoty, także... Ale co? Na jakie głupoty? Ale nie mogę ci powiedzieć, drogi prowadzący Young Multi, zrobię to z czasem. Jak? No dobrze. No. Co? Przepraszam, czy ty ćpasz? Nie, mam katar, lekka alergia, bo dużo na kamieniołomie pracuję. To nie ma problemu, w takim razie współczujemy ci. Dobrze, Morg, życzymy ci powodzenia, a ja zaczynam się łączyć z kolejnym uczestnikiem. Proszę państwa, witamy serdecznie Bandurę! Witamy! Witam, Bandura. Czy słyszymy się? Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam piękną blondynkę z trzeciego rzędu. To jest ktoś tobie bliski? Jeszcze raz kto? To jest ktoś tobie bliski? Tylko testosteron. Rozumiem. Dobrze, w takim razie, jak dzisiaj samopoczucie? Dzisiaj był dzień kucia, więc samopoczucie duże, estro w normie, także jest super. Zamierzam wygrać to i po prostu przeznaczyć to na piękne kobiety, solarium oraz nowe odżywki. Rozumiem, czyli potrzebujesz tych pieniędzy. One potrzebują mnie. Rozumiem. Słuchaj, może pochwalić się tutaj ludziom, czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień chodzę na siłownię, pompuję bica oraz jestem błaznem z GTA RP, ale to... Rozumiemy. Nie no, bardzo ciekawe. No nic, życzymy ci szczęścia. Samice, wbijajcie na mojego Instagrama, wszystkie samice, lajki będą dane tego. Pozdro, mamik. Tak jest, dobrze, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Tak więc przechodzimy już do naszego ostatniego zawodnika, a jak to się mówi, ten kto jest ostatni, ten jest najgorszy. Tak, dobrze, w takim razie witamy serdecznie Ginolda. Witamy! Witam serdecznie. Witamy. Ja tak chciałem małą dygresję do pana prowadzącego. Najlepsze zawsze na koniec. Także jestem z wami. Brawo. Także witam wszystkich serdecznie widzów, małą publikę, witam pana prowadzącego oraz moich rywali. Mam nadzieję, że dzisiaj pojedynek będzie bardzo wyrównany i że łatwo ktoś pieniędzy nie zgarnie. To prawda, A szczególnie, żeby nie zgarnął ich Bandura. A dlaczego? Masz jakieś uprzedzenia do tego zawodnika? Bo on wygrywa wszystkie turnieje i chciałbym, żeby w końcu był nowy zwycięzca. Ja dzisiaj przepraszam, że tak ubrany, ale prosto spod ławki z chłopakami siedziałem, browarek był walony.
wiesz, leciutka tutaj spina na Rzeszowie, ale już wszystko jest okej. Okay. Rozumiemy. Także jest bukadzik, jest czapka, wszystko jest okej. Okay. Rozumiem, a może chciałbyś nam powiedzieć o swoich początkach, jak zaczynałeś, skąd ty się znalazłeś? Kurczę, początki były takie, że na początku to mi pomagał super gość Maciej Zonyzoniuk i potem poznałem przez niesamowitą grupę, naprawdę czterech bardzo fajnych chłopaków, Young Multi, X-Mergani, Kuba i Bandura Kartel. A i Mork! Kurwa, zapomniałem o Morku. No i to wszystko w sumie. Rozumiemy, rozumiemy, naprawdę fantastyczna historia. Czy uważasz, że masz wszystko, co potrzeba, aby wygrać dzisiejszy turniej? Myślę, że tak, że moja wiedza jest bardzo rozszerzona i że będę bardzo ciężkim rywalem dla swoich oponentów. Dobrze, dobrze. W takim razie tego ci życzymy, ponieważ widzę po tobie, że potrzeba ci tych pieniędzy, więc jak najbardziej... więc jak najbardziej... Życzy mi się tutaj ze wszystkimi powodzenia. Jeszcze raz brawa dla Mr. Gino. I dla wszystkich oczywiście. Wow, 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 Mergani, cóż za zmiana. Cóż za zmiana, skąd ta zmiana? Jak to się stało, że tak wyglądasz? Może opowiesz nam troszeczkę o sobie. Dlaczego tak wyglądasz? Co tu się zdarzyło? Taki się urodziłem, taki się urodziłem. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. A masz może brata? Tak. Kogo? Jak się nazywa? Ginolda. Ginold. Okej, okay, rozumiem. Gino, czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, tak. To my jesteśmy razem właśnie z Kubą, bliźniacy syjamscy, tylko nas rozdzielili, mieliśmy operację przeprowadzoną w Turcji. Rodzice za nam zasponsorowali, też ostatnio nasz kolega robił zrzutkę, ale żadne pieniądze nie dotarły. Także jesteśmy razem z moim bratem. Rozumiem. Pozdrawiam cię, Kubuś, serdecznie. Pozdrawiam. Rozumiem. Nie w tą stronę. Brawo, brawo, brawo na wszystkich uczestników, którzy biorą tutaj udział. Bardzo mi niezmiernie miło. Dobrze, może pokrótce przedstawię tutaj widzom i wam jeszcze raz, na czym polegają zasady, jakie są zasady. Uczestnikom turnieju zostanie przedstawione około 58 wcześniej nieznanych ciekawostek z życia członków YFL, ich przyjaciół lub zaprzyjaźnionych streamerów. Dlaczego 58? Bo nie chcieliśmy 60-tek. Dobra. W turnieju znalazły się ciekawostki i fakty o takich osobistości jak Boxdel, Luki Stebe, Zony, Mergani, Mork, Bandura, Ginot, Kaleson, Multi, Adriano, Gumi, Susukiti, Ditka, Agata, Daga, Mati Skater oraz Dobry. Brawo dla wszystkich uczestników, jeszcze raz. Super. Za każde pytanie poprawne odpowiedziane można zebrać od 0 do 1000 punktów. Ilość punktów zależy od szybkości odpowiedzi. Każdy z uczestników będzie miał 60 sekund na odpowiedź, z tym, że czas rusza po przeczytaniu ciekawostki. Czyli jak ja przeczytam, to dopiero rusza timer. Jako, że w puli znajdują się pytania też od członków YFL, którzy startują w tym teleturnieju, oraz też od osób bliskich, każdemu przy finalnym podliczeniu odejmiemy 5000 punktów i dopiero po odjęciu pojawią się ostateczne wyniki, także proszę się nie podniecać, jak będą wyniki pokazane, bo to najpierw musimy odjąć jeszcze 5000 punktów. No i oczywiście uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 50 gift subów. Wow, naprawdę, to jest ogromna liczba. Inni oczywiście zostaną z niczym, tak? No, trudno. Ginold, widzę, że akurat zero reakcji, bo jest przyzwyczajony do tego, także bez problemu. Dobrze, jeszcze może do zawodników taki pro tip: w momencie, kiedy będzie timer i będzie te 60 sekund na odpowiedź, możecie normalnie rozmawiać, spekulować, a także mylić swoich zawodników. Możesz na przykład powiedzieć: o Jezu, wybrałem dobrego, okazał się zły, a może był dobry. I dzięki temu możecie swoich zawodników i swoich tutaj przeciwników zmylić, tak? Wszyscy rozumieją? Podnieście rękę, jeśli rozumiecie. A, rozumiem. No, czyli Bandura nie rozumie. Ale to nic nie szkodzi, jest to normalne. Dobrze, bardzo w takim miło. Razie startuję. Witam. Oczywiście, spokojnie. Jeszcze... Wyświetlasz, przygotuj się. Ja nigdy nie byłem na to gotowy. Spokojnie. Na razie zaczynamy z pytaniem, czy jesteś gotowy. Wszyscy cztery zawodnicy są gotowi. Ja więc odpalam sobie tutaj pytanka. No i cóż, myślę, że możemy powoli zaczynać. Boję się jeździć dalekie trasy z obcymi, na przykład BlaBlaCar, bo boję się, że mi się zachce srać i głupo prosić kogoś o zatrzymanie się, albo że nie będzie gdzie, więc byłem uzależniony od stoperanu. Zony, Mergani, Boxdel czy Bandura? Proszę państwa, zobaczymy w takim razie... Na pierdole. Kogo dotyczy to pytanie?
Czy zawodnicy myślę, wiedzą? Że to był Zony. Bo to a już można odpowiadać? Tak, tak, zapraszam! Kurwa, to się liczy! 30 sekund! Zony! Im szybciej, tym więcej, nie? Tak, tak, nie! Zony się jedzisz, bo właśnie, że zachce mi się zsrać. Kurwa, Kuba jest lekomanem. Mamy trzy... Ale ja... Poprawna odpowiedź! Mergani! Gratulacje! Jej. Gratulacje! Sprawdźmy, jak wygląda punktacja! Najszybciej odpowiedział Morg! 950 punktów! Jak? Proszę państwa! Dobrze, w takim razie, kolejne pytanie, proszę się wsłuchać. A! I chciałbym jeszcze podkreślić, będę czytał wszystkie pytania w formie męskiej, żeby mi się dobrze czytało, ale może to też dotyczyć kobiety. To już teraz powiem, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Dobrze. Uczyłem się kiedyś grać na klarnecie, ale łamały mi się stroiki, więc rzuciłem prowadzącemu, że muszę iść do domu i nigdy nie wróciłem. Sprawdźmy, kogo to dotyczy. Ditka, Kaleson, Susukiti czy może Ginold? Ja tutaj strzelam, kurwa, nie mam pojęcia. Ja strzelam, ale na stop. Proszę państwa! Jakie były wasze odpowiedzi? Jakie były wasze odpowiedzi? Niepoprawna! Zuza! Dobrze! Brawo! A ja strolowałem! Gratulacje! Naprawdę! Fantastycznie! Fantastycznie, proszę państwa! Morg prowadzi, ale Mergani jest tuż za nim. 1937 punktów kontra 1790. Najgorzej? Mr. Ginold. Uwaga! Długie, więc się wsłuchajcie. Byłem na jakiejś domówce ze znajomymi. Normalnie bawimy się, impreza, aż nagle organizator imprezy zaczyna popychać i wyzywać mojego ziomka. Wyglądał na typa, co pyta o gumę na imprezie. Stwierdziliśmy, że nie ma co być lekomana i sokole oko mojego kolegi zauważyło fajną gitarę akustyczną na ścianie. Jak już wychodziliśmy, to kolega zdjął gitarę ze ściany i wyszedł jakby nigdy nic. Ze zdobytymi artefaktami załadowaliśmy się w czwórkę do Ubera, wkładając gitarę do bagażnika o 3 w nocy. Oczywiście została oddana. TF. 3 sekundy. Tak, no, jest, nie bandura, bo on by go w pizdę bandura, walił. Bandura, Lucky Steve, Multi czy Adriano? Nie mam pojęcia. O kurwa! Poprawną odpowiedzią jest Adriano! Gratulacje! Adriano! Ja pierdzielę! Gratulacje! Dobra, kurwa, macz! Proszę państwa! Mr. Gino, ty kurwa! Mergani ma serię... Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Chciałbym powiedzieć, Mergani ma serię 3 poprawnych odpowiedzi z rzędu. Gratulacje, brawo! Brawo, brawo. Dobrze, w takim razie zaczynamy kolejne pytanie. Uwaga! Jak byłem mały, 6-7 lat, i pomagałem dziadkom przy zbieraniu nawozu na wózek, taki z dwoma kółkami, to później jak jechaliśmy z powrotem z pełnym wózkiem, obok było szambo i jedna noga tam się wpierdoliłem, no i legitnie moja noga zmieniła kolor skóry. Jebało na cały dom, domyć się tego nie dało i stałem z półtorej godziny nad zlewem i pukałem sobie nogę. Kogo to może dotyczyć? Lucky Steve, Morg, Zony czy Mergani? Dobra. Odpowiedź! Co jest? Lucky Steve! Gratulacje! Lucky. Gratulacje! Ja jestem osłem bez kitu, nie? Ulejdżer! Gratulacje! Jeszcze myślałem o Morku, bo Mork też tam kiedyś, kurwa... Ja też Mork też mówił, że szuka kogoś czy coś. Ale chciałbym powiedzieć, że Mr. Ginold nie jest już ostatni. Jest już przedostatni. Gratulacje! 1654 ostatni punkty! Ostatni jestem ja! Tak jest! Tak jest! Dobrze! W takim razie czeka nas kolejne pytanie. Mam taką traumę z dzieciństwa, że strasznie boję się Freddy'ego Krugera i do tej pory mam tak, że jak ktoś mi go pokazuje albo coś, to potrafię się rozpłakać. Kogo dotyczy ta ciekawostka? Ginold, Kaleson, Susukiti czy Ditka? Nie, no... No musi być, nie ma... Jest... Nie, nie. Dobrze! Yeah. Dotyczy to Ditki! Kurwa. Gratulacje! Ginold to jest taki, kurwa, świetnik. Gratulacje. Na Beskitu na bramki się nadajesz, człowieku. No, ale tym razem Bandura wyprzedza Mistera Ginolda. 1704 punkty na koncie Bandury, 1654 na koncie Ginolda. Morg cały czas na prowadzeniu. Wepchnąłem kiedyś jako mały śmieć moją prababcię do rowu, gdy pieliła skarpę. W nawiasie grządki. Niby nic się nie stało, ale cała rodzina była na mnie zła. Z wyjątkiem dziadka. Chyba nie lubił teściowej. Proszę państwa, do kogo może to powiedzieć? Matty Skater, Boxdel, Lucky Steve czy Mergani? Nie no, Mergani. Był to Boxdel, gratulacje! No kurwa macz! Nieudaczniku. Był to Boxdel. Dziękujemy. Jak ty szkołę skończyłeś. Dziękujemy, dziękujemy. Wieku, ty akurat nie gadaj o szkole, dobra? Dobrze. Ja miałem tego szereka pozbyć. Mr. Ginold niestety cały czas w tyle, już bardzo duża przewaga Bandury. Ja wyczuwam taki delikatny wzór tutaj, ale nie powiem, o co chodzi. A, to zostaw dla siebie. Być może są tutaj ukryte jakieś działania. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie. Za każde załatwienie się na nocniku mama kupowała mi Kinder Niespodziankę.
Zobaczmy, kogo to dotyczy. To by mnie... Zony, Moja Agata, by się nie wypłaciła, Daga czy Morg? Daga. To ja, Widzisz, kurwa, to łatwe. Odpowiedź, Zony. Gratulacje. Kurwa. Kurwa, nie wiedziałem. Jedyne pytanie, na które Gino dobrze odpowiedział. Zony. To jego ziomek. To mój ziomek. Dobrze. On mu kupował te kindery z podzianki. Tak. Chuj. Na wycieczce klasowej do Malborka w autobusie zjadłem z 5 Seven Daysów i potem wysiadając w Malborku wyżygałem je wszystkie na siebie na ziemię i chodziłem zwiedzać Malbork w zażyganej bluzie, bo nie miałem drugiej na przebranie. Kogo może to dotyczyć? Proszę państwa, sprawdźmy. Adriano, Kaleson, Susukity czy Luki Steven. Ja obstawiam tego kolegę. Żyganie? Coś mi tu śmierdzi. Ktoś się jeszcze waha chyba nad odpowiedzią. I odpowiedź to Kaleson! Gratulacje. Kaleson wygląda jak taki... Tak jest! Ile jest max punktów? Max punktów, za pytanie można dostać 1000. Punktacja wygląda następująco. Morg, 586... 586... Pozdrawiam. 5864 punkty. Gratulacje, jako pierwszy. Mergani 5699, Bandura 3646 i Mr. Ginold 3528. No cóż, w takim razie następne pytanie. Będąc na turnieju w Pruszkowie po meczu, poszedłem pod prysznic i okazało się, że jest zimna woda, która w sumie mi w niczym nie przeszkadzała. Podczas brania prysznica w pewnym momencie poczułem, że woda spływająca mi po łydce jest o wiele cieplejsza niż ta, która leci mi prosto na głowę. Zastanawiając się, jak to jest możliwe, zobaczyłem kątem oka, że to nie woda, tylko znajomy sikający mi na łydkę. Sprawdźmy, do kogo można dopasować tą historię. Dobry, Boxdel, Ginold czy Zony? Ginold! Gratulacje! Odpowiedź to Ginold! Kurwa! Dobrze. Wiedziałem to, wiedziałem to! Kurwa! Yes! Dobra, następne pytanie. Uwaga! Jak byłem mały, bawiłem się nożyczkami i odciąłem sobie opuszek kciuka. O kurwa! Nie wierzę, kto to mógł być? Bandura, Multi, Morg czy Gumiś? Nie, no Morg jest takim nieudacznikiem. Czy to Morg? Odpowiedź to Gumiś! Gratulacje! Nie, gruby, dobrze! Morg, chciałbym ci tylko powiedzieć, że ciebie nie słychać. Zajebiście. Zajebiste mikro, stary. Zajebiste. Mega stary. Jak się odmieni z tego Shreka? Rozumiem, dobrze, następne pytanie w takim razie. Uwaga, jak byłem mały, to poszedłem z babcią na procesję do kościoła. Nagle się zgubiłem, pobiegłem do tego kościoła i poprosiłem, żeby ksiądz ogłosił, że się zgubiłem. Dzięki temu udało mi się odnaleźć babcię. No, sprawdźmy, kogo dotyczy ta ciekawostka. Czy jest to Ditka, Multi, Agata czy Susukity? Nie, no to jest... Chyba nie. Kurwa. Nie kurwa, ja... Agata! Dobrze. Gratulacje! Yes. Agata! Wszyscy dobrze odpowiedzieli! Nie znam już to, co chyba Ditka. Ale było mówione, podpuszczanko, kurwa. Tak jest, tak jest. Odmyli. Dobrze, tak więc lecimy dalej, proszę Nieźle państwa. Nieźle ci idzie, Ginold. Dobra, zamykaj, zaraz ty będziesz na koniec. Słuchajcie, ale tu jest tylko przewaga 100 punktów. Bandura 5602. Mr. Ginold 5507. Kolejne pytanie. Wywalili mnie z rekrutacji do liceum sportowego i chodziłem przez 5 dni do najgorszego liceum we Wrocławiu, ale potem cofnęli swoją decyzję. Sprawdźmy w takim razie, do kogo pasuje ta historia. Mergani, Bandura, Zony czy Adriano? Jest to oczywiście Zony. Gratulacje. Łatwe punkciki. Łatwe. To wiecie. Ja przez chwilę o Ginoldzie myślałem. Gratulacje. Mergani ma serię trzech poprawnych odpowiedzi z rzędu. Jest on fire. Tak jest, proszę państwa. Bandura, czujesz mój oddech na plecach? Bo już jadę po ciebie. Przez trądzik młodzieńczy bałem się pokazywać w internecie na początku. Z każdym rokiem ten kompleks się zmniejszał, aż pokazałem twarz. W takim razie zobaczmy, do kogo to pasuje. To ja, no. Adek. Ginold, Boxdel, Mergani czy Multi? Do kogo może to pasować? Oczywiście Boxdel! Gratulacje! Gratulacje! Największy scenariusz ma Mergani! Co? Ale chłopie, on ma takie blizny w chuj! On miał taki, on pizgał i zątek długo. Nie, proszę tutaj nie obrażać! Proszę nie obrażać Bandura, jak można tak zamykaj mówić? Tabelę, nie obraziłem go, przecież ma syfy na ryju! Ale się pokazywałem od razu, człowieku, jak ja zaczynałem YouTube, to syfów nie miałem, ty kurwa... What?
Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, proszę o spokój zawodników. Dobrze, w takim razie Mr. Ginold wychodzi na prowadzenie, proszę państwa. 7422 punkty. No w sensie, że... A to mów! W sensie, że nad bandurą, spokojnie. A, no mów, kurwa, bo zamykał i na samej górze, spokojnie, kurwa, spokojnie, dobrze. Kolejne pytanie, proszę państwa. W dzieciństwie mieliśmy w domu papuszkę, która nie umiała latać. Nie wiedziałem, że jest ona wypuszczona i wybiegłem z pokoju, bo coś chciałem szybko powiedzieć mamie. I nadepnąłem na nią. Papuszce złamały się skrzydełka, ale good ending, bo po chuj jej skrzydła, skoro nie latała. Agata, Adriano, Gumisz czy Ditka? Ja pierdolę. Nie wiem. Oczywiście Ditka! Ja gratulacje! Gratulacje! Jak Ditka? Ditka, dokładnie tak! Kto odpowiedział, Agata? Ja! A, rozumiem, rozumiem. Brawo, brawo, brawo! Dobrze, bo wiem, co z Baronem robi. Co? No Baron cię nie siedział, o tu, a ja tak oknem tak trzasnąłem, tak wziąłem i tak wiesz. Tu, kurwa! Dobrze, dobrze. I wypadł. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda punktacja. Na razie punktacja się utrzymuje. Pierwsze miejsce Mergani, drugie Mork, Mr. Ginold, trzecie i Bandura. Ostatnie. Kurwa, ucieka szybko, dawaj te punkty. Dobrze, proszę państwa. Na jednym z mistrzostw Polski zachciało mi się srać i poszedłem do kibla, a że był brzydki i brudny, srałem na Małysza. Wycieram dupę i patrzę, a ja postawiłem piramidę na desce klozetowej. W takim razie, do kogo może być to pytanie skierowane? Boxdel, Bandura, Agata czy Multi? Sprawdźmy. Oczywiście tak, Bandura! Kurwa. Tak jest! Ja na siebie mogę głosować? Jakie mistrzostwa? Tak, mogłeś. Jakie mistrzostwa? Jakie kurwa mistrzostwa Polski? Rugby. Może wy... Poczekajcie, wezmę tutaj Bandurę na tego. Bandura, wytłumacz nam, o jakie mistrzostwa chodziło? Rugby, siódemek. Aha. Mistrzostwa Polski rugby juniorów. Bandura, była faraon. Taka speluna, mówię, zdy się zesrać. Wypinam dupę. O, ogromny potwór wychodzi ze mnie, stary. Ogromny. Mhm. I nagle czuję, że on dotyka mojej dupy. Patrzę, a ja na Małysza postawiłem gotą piramidę, taką wielką, normalnie na deskę. Naprawdę? Taką wielką? No, kurczę, no. Mogę wysłać, mam parę zdjęć. Nie, dziękujemy. Dobrze, w takim razie następne pytanie, sprawdźmy jak... Ja tak chciałbym zauważyć, tak? Że mam 5 poprawnych odpowiedzi z rzędu. Tak? Naprawdę? Tak. Tak, i wnosisz o to, że jesteś mega dobry, tak? Że nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. Jak wyłączyć Shreka? Wyłącz kurwa tego Shreka. Nie umiem! Rozumiem, stary! Rozumiem, ale ja chciałbym tutaj też powiedzieć, że Mergani ma serię 6 poprawnych odpowiedzi z rzędu. Gratulacje! On się nie liczy, bo on jest... Dobra, w takim razie zaczynamy kolejne pytanie. Mam automatyczny odruch wymiotny za każdym razem, kiedy słyszę, jak komuś zbiera się na żeganie. Sam dźwięk, kiedy kogoś cofa, powoduje u mnie mocny odruch. W takim razie sprawdźmy, kto jest takim żygulcem? Czy jest to Zony, Ditka, Gumisz, a może Mork? Oczywiście, że Mork! Gratulacje! Ja pierdolę! Ja kurwa, co? Mergani, jak się czujesz z tym, że dominujesz aktualnie? Kurwa, no nie inaczej, nie jest to dla mnie zaskoczenie, bardzo się, że Mork jest od razu pode mną, no i widać, że ustalec jest tu tylko dla korzyści, śmieci jebany z Rzeszowa. Pozdrawiam wszystkich z telewizji. Masakra. No nic, jeśli to jest prawda, no to jest to tragiczne zachowanie, ale cieszę się, że ty znasz zasady fair play. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. No Mergani, 2000 punktów przewagi, jest mocno. Ja pierdolę. Dobrze, w takim razie, ale pamiętajcie, proszę żebyście pamiętali, że na końcu odejmujemy 5000 punktów i dopiero wtedy podliczamy. Aha, czyli będę miał 1000, petarda. No nic, ale nie umiem Shreka wyłączyć, człowieku. A ty o tej zasadzie gadałeś cały czas. Tak, dokładnie. Że jak ktoś... Ja pierdolę. Dokładnie, dobra. Tak. No nic, dobra. Aha, fajna, lekka dyskryminacja z twojej strony, ale to jak się... To, że nie masz... Ale przepraszam. Ale dobrze wiem, że nie mam dziewczyny, kurwa, i... To, że nie ruchasz, stary, to nie jest nasza wina, kurwa, bez kitu, stary. Ale do kurwa, ale mógł inną zasadę wymyślić, no. Zajebista zasada mi pasuje. Jaką na przykład? Dobra, okej. Nie wiem, coś innego mogę się powiedzieć, jakiś inny pomysł wpaść, a nie coś takiego, kurwa. Idź se konika potasuj, a nie się wpierdalasz. Dam kitam mordy, kurwa, idź kotam. Minus 5 Został chyba... Kurzu w kamieniołomach. No,
Dobra, dobra, kontynuuj to. W takim razie kontynuujmy. Mam obrzydzenie do grzybów, bo mój stary kiedyś suszył grzyby w mikrofalówce i się zżygałem od zapachu i tak zostało do dziś. W takim razie sprawdźmy, do kogo pasuje ta historia. Multy, Luki, Steve, Kaleson czy Susu Kitty? Ja pierdol. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nasi zawodnicy odpowiedzieli i był to oczywiście Luki Steve! Kto w takim... Kto wybrał poprawnie? Luki! A, Morg wybrał, tak? Morg, ty wybrałeś? Tak jest. A, jak... Skąd wiedziałeś o takich rzeczach? Kiedyś grałem w GTA RP z Luki Steve i właśnie wspominał o tym, że mu jest niedobrze od kurwa tych grzybów. Ciekawe. Ale przy przeciwieństwie do Ginolda słucham, co moi znajomi mówią i wiesz, dbam o to, dbam o relacje, ale Mr. Ginold jest tylko, wiadomo, tylko dla zasięgów, także... O, słabo, mega słabo, dobrze. Tak to właśnie wygląda. Dobrze, w takim razie kontynuujemy. Zobaczmy, jak wyglądają tutaj punkty. No, Morg, naprawdę jesteś coraz bliżej Merganiego. Mega. Dobrze, zaczynamy. Kolejne pytanie. Uwaga. Połowa moich dwóch jedynek jest sztuczna. Chodzi o zęby. Adriano, Morg, Daga czy Gumiś? No. Zjebałem. Oczywiście chodzi o Adriano. Ogólnie Daga też ma sztuczne jedynki. Ja też, a ja dałem Dagę, no to powinien być jakiś bonus. Jaki kurwa bonus? To Dagę wrzuci pod autobus, kurwa. Panie, nie o nią. Nie, ja po prostu kładziesz głowę tak, o. Aha. Na krawężnik. Mhm. Co ty? I całujesz ją w głowę. A, rozumiemy, dobrze. Jak się uwolnić z tego Szreka? Chyba. Dobrze, Mergani znowu odstawia Morka. 2000 punktów różnicy. Kurwa. Lecimy dalej w takim razie. Uwaga. W pierwszy dzień szkoły podstawowej pierwszej klasy powiedziałem do nauczycielki: chuj ci w dupę, bo dzień wcześniej wprowadziłem się na nowe osiedle, blokowisko, gdzie poznałem koleżków, co używali zwrotu chuj ci w dupę jako dzień dobry i myślałem, że to nic złego nie znaczy. I mama musiała przyjść ze mną do szkoły. Sprawdźmy w takim razie, kogo dotyczy to? Multi, Bandura, Mergani czy Zony? A poprawną odpowiedzią jest... Mergani! Tak jest! Jak? Tak jest, Mergani! Czy chciałbyś nam więcej... Czy chciałbyś nam więcej powiedzieć o tym? Tak. Mhm, słucham. Było fajnie, bawiliśmy się w te spalone gary, czy jak się tam kurwa nazywa, aha, te kurwa bazy, klasy, zajebiście. Poznałem dobrych chłopaczków, mi wysterowali oczywiście dzień przed podstawówką. No i powiedziałem do pani Urszuli, wychowawczyni, chuj ci w dupę, bo myślałem, że to nic złego, bo jeden ziomek ciągle gadał, że musisz poznać kogoś, musisz poznać Eryka, to jest dobry ziomek. I drugim odpowiadał, że Eryka nie ma, a on mu odpowiadał, no to chuj mu w dupę, to chuj w dupę temu, chuj w dupę tamtemu. No i po prostu stwierdziłem, że powiem tak do pani Urszuli. Dostałem takiego kwiatka z jednym listem i matka była w szkole. Masakra. Koniec. Ciekawa opowieść. Chyba historia. Ciekawa opowieść, naprawdę, naprawdę. No dobrze, w takim razie lecimy dalej, proszę państwa. 20 pytanie. Jako bardzo małe dziecko napisałem pierwszy list do taty. Po otworzeniu go zobaczył krzywo napisane słowo gówno. Zobaczmy w takim razie, do kogo pasuje tak samo. Multi, Ditka, Suzuki, Tichy, Luki, Steve. Zobaczmy, jak odpowiedzą nasi zawodnicy. Ktoś jeszcze nie oddał głosu. I była to Susu Kitty! Nikt nie odpowiedział dobrze! Nikt nie odpowiedział dobrze, proszę państwa! Tak jest! Odgaduję od 5 pytań, kurwa, nie mogę. Proszę państwa! Raz w życiu napiłem się swoich szczochów, bo naszczałem do butelki po melanżu i z rańca wzięło mnie na odwodnienie i szukałem czegokolwiek do napicia się. Patrzę, woda jest, wziąłem łyka i z bomby się zżygałem. Do kogo dotyczy to pytanie? Mamy do wyboru Boxdel, Luki Steve, tak nie. Jest! Gratulacje! Gratulacje! Ale to jest właśnie jako ten kiedyś na streamie. Ale ja też tak zrobiłem, bo popijaliśmy tym barkiem i mega chciał mi się lać, a nie chciał mi się iść do kibla i lem do tego tym barka. No a potem jak już go prawie wypiliśmy z wódką, to mówię, o kurwa. Czyli możesz sobie podać rękę z Lukim. Mówię, to nie był jabłkowy, przecież my piliśmy wiśnia coś tam. Nie, ten kolor. No dobrze, w takim razie bardzo, bardzo fajnie, ale widzę, że... A kto odpowiedział Luki? Kto powiedział poprawnie? Morg. Morg dał, że zna Lukiego, ponieważ z nim grał w horror raz w życiu na streamie tak i zna wszystkie jego sekrety. Widzisz, to raz RP, RP z nim grał. RP było grane, żeby nie było. 4-2 heks. Dobrze, a jeszcze zapytam
Mr. Ginold, jak się czujesz? Proszę. Bo widzę, że jakiś jesteś taki troszeczkę... Nie, od 6 pytań to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie klikanie randomowo. Jestem niezadowolony, bo nie mogę nic trafić. Naprawdę mega ciężkie historie są i zawsze jak mam pierwszą myśl i zaraz wpada druga, to kieruję się tu drugą, a nie pierwszą i finalnie wychodzi, że ta pierwsza była poprawna. Rozumiem. Jestem zawiedziony swoją postawą. Ale powiem ci, że twoje nastawienie przypomniało mi pewien tekścik, który pozwolę sobie powiedzieć. Dlaczego w kosmosie nie ma dobrych imprez? Bo nie ma atmosfery. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Kolejne pytanie. Proszę państwa. Kiedyś jak byłem w Holandii, to zapaliłem sobie zioło po raz pierwszy. I jak wróciłem do domu, to usiadłem w kuchni z kawałkiem kiełbasy, arbuzem i słoikiem dżemu przy stole. Nakryła mnie mama i pytała się, czy coś brałem, bo maczałem kiełbasę w dżemie truskawkowym od Łowicza. Sprawdźmy w takim razie, kogo dotyczy ta ciekawostka. Czy jest to Mork, Matty Skater, Kaleson czy Zony? Ja nie. Jest to Mork, gratulacje! No jak Mork? Co? Tak jest! Mork, czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Nie, historia, kurwa. Jak ty herbaty nie słodzisz. Człowieku, kurwa, co on pierdoli w ogóle? Ale przysięgam, było to... Oczywiście to jak najbardziej było to w Holandii, po raz pierwszy Tak. Słuchaj, po raz pierwszy to było w Holandii, jak przyjechałem, bo wiadomo, ja mieszkam w Anglii od 12 lat, to po raz pierwszy, chyba po 3 latach zjechałem właśnie do tej Holandii, z kolegami się zobaczyłem, no i doszło do takiego momentu, gdzie zapaliłem sobie... Ale czemu ty nie mówisz, że to jest w Polsce? Zmyliło mnie to, kurwa. Ale to nie no było bo nie mogą. To nie było, to nie było w Polsce. Jak nie było, jarałeś to nie było w Polsce, kurwa. W Polsce nie można palić, to jest nielegalne. Skąd miałeś, kurwo, w Holandii dżem łowić? A w Anglii nie ma, kurwa, polskie stoiska. To ty gadasz, masz polskie stoiska w takich krajach. Skąd mogę miałeś w Holandii? Czemu mnie oczerniasz, kurwa? To wszystko miało miejsce w Holandii, wszystko było legalne jak najbardziej. Polskie stoiska istnieją za granicą. Rozumiem, tak, racja. To ty wygadujesz. Ale to ciekawe, bo właśnie jak mówisz o polskich takich stoiskach, to aż mi się przypomniał pewien tekst. Co ma Małysz w kuchni? Małyszki. Dobrze, w takim razie zacznijmy dalej, przechodzimy do następnego pytania. Mork prawie dogonił Merganiego, ma 13 682 punkty. A Mergani 14 531, proszę państwa. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Mam czwórkę rodzeństwa, wszystko z jednego ojca i matki. Dobry, Kaleson, Ditka czy Adriano? Nie no, mega szacun, nie? Mega szacun. Dzięki. Oczywiście Ditka, gratulacje. Kurwa, serio? No. Ja pierdolę, nie wiedziałem. Myślałem, że ona jest jedynaczką. No, proszę państwa. Proszę państwa, takie są, tak to wygląda. I dzięki temu Bandura przechodzi o poziom wyżej, prześcigając Mr. Ginolda. Gratulacje. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie. Kiedyś jechałem na rolkach i wjechałem do siebie na ulicę, ale nie zauważyłem i mnie samochód pierdolnął. Zrobiłem salto i facet wysiadając z samochodu jeszcze mi z drzwi pierdolnął, bo nie wiedział, gdzie leżałem. W takim razie sprawdźmy... Kogo dotyczy ta ciekawostka? Mergani, Mork, Suzuki, czy Kaleson? Kaleson, kurwa. Gratulacje! No jak? Myślałem, że Kaleson i... Ja myślałem, że Mergani, bo on mówi, że jeździ na wrotkach. Tak? Mergani, ty jeździsz na wrotkach, czy nie? Tak, jeżdżę na wrotkach, na rurkach agresywnych mi się zdarza pojeździć. Rozumiem. No dobrze. O Jezus! Mergani, twój kolega chyba przyszedł. Możesz go wziąć z kamery? Jestem. A, dobrze. Okej, wszystko jest git. Dobrze, w takim razie zaczynamy kolejne pytanie. No tutaj punkt zdobył tylko i wyłącznie Mergani, gratulacje. Kolejne pytanie, proszę państwa. Kiedyś byłam nastolatką, poszłam ze znajomymi na imprezę. Przez alkohol straciłam rachubę czasu i nie wróciłam do domu na wyznaczoną przez rodziców godzinę. Moja mama wyszła z domu mnie szukać, a że padał deszcz, miała ze sobą parasolkę. Nagle zobaczyliśmy nadciągającą mamę i przez alkohol wykręciliśmy sobie, że wzięła tę parasolkę, żeby nią uderzyć nas. Dlatego uciekaliśmy przed nią przez całe miasto. Proszę państwa, pijackie historie. Zobaczmy, kogo to dotyczy. Susukiti, Daga, Agata czy Ditka? Nie wiem. Agata, gratulacje! Ja nie wiem.
Gratulacje, gratulacje. Kto drugi dobrze poprawił? To ja, kto miał odpowiedzieć, się pytasz głupio. To ja. Aha, a no tak. No powiem stary, że wy mieliście chwilę czasu pogadać. A mógłbyś nam wytłumaczyć, o co chodzi Gino, z tą chwilką pogadania? Nic, po prostu Agata bardzo polubiła Kubę, gdy się poznali. Kiedyś tam podczas jednej z posiadówek rozmawialiśmy po prostu, a że Agata złapała dobrego vibe'a z Kubą, to że tak powiem, ta noc była przegadana z Kubą. Noc? No noc, bo wróciliśmy z melanżu. Rozumiem. Dobrze, w takim razie dziękujemy ci za wytłumaczenie tego. No i jak wygląda punktacja? Mr. Ginold prześciga bandurę. Gratulacje. Tak jest. Dobrze. Gratulacje. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Mam krzywe małe palce u rąk od urodzenia. Multimorg Gumisz czy Boxdel? Tu się zastanówcie, bo może wam się wydawać, że chodzi o kogoś innego, a może się wydawać, że chodzi o kogoś innego. Gumisz. Gratulacje. Nie no, łatwa jest ta gra, kuj. Gratulacje. Przepraszam, kto zaznaczył multi? Ja się zastanawiam. Ale masz krzywe palce, masz takie kurwa. Przepraszam. Boga paluchy. Boga te paluchy krzywe. Boga paluchy. Boga paluchy. Normalne kurwa palce, stary. Ciuki. Normalne palce. Nie no. Ale daj, zrób taki okay. Zobacz jakie ma. Normalne palce. Boga kurwa. Plecak w moim brzeszu wypełniony aż po brzegi. Przepraszam. Auto jedzie cało z niej obiegi. Przepraszam bandyra, nie myślałeś kiedyś, żeby założyć swoje show komediowe? Nie. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie... Ja mam show w głowie. Dobrze. W takim razie bandura ponownie prześciga Mr. Ginolda. Gratulacje. Gratulacje. Kurwa. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Uwaga. W dzień wywiadówki byliśmy z klasą w kościele na rekolekcjach o Janie Pawle II. Wiedząc, że wychowawczyni ma na mnie bardzo dużo haków, które może przekazać mojej mamie, siedziałem całe rekolekcje obok niej, śpiewając na całą pizdę barkę i wymuszając płacz, żeby pani myślała, że jestem mega uczuciowym młodym człowiekiem i żeby jej było mnie szkoda. Adriano, Ginold, Lucky Steve czy Multi? Poprawną odpowiedzią jest... Ginold! Tak jest! Bardzo czyżby... dobrze to wspominam. Aha. I dodatkowo wspomnę, że taktyka zadziałała, bo pani zamiast mówić o wszystkich moich występkach w dzień wywiadówki, mówiła o tym, że Dawid to jest naprawdę mega fajny, uczuciowy chłopak i żeby się pani nie przejmowała jego zachowaniem, bo dzisiaj jak była rekolekcja na temat Jana Pawła II, to siedział cały zapłakany, a ja po prostu ziewałem, wymuszałem płacz, brałem taki wdech, ziewałem tak jakby w buzi i mi łzy leciały i robiłem... Tak podciągałem nosem. Mega dobra taktyka. Ważne, że zadziałała. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze. W takim razie sprawdźmy, jak wygląda punktacja. No i Mr. Ginold znowu wychodzi na prowadzenie przed bandurę. Ha, i ładnie, kurwa. Merganie, co się dzieje? O! Przepraszam, Merganie, ale czy coś się dzieje? Czy musimy wezwać... Jest dobrze. No, okej, jeśli tak uważasz, to na pewno wszystko jest dobrze, nie trzeba żadnej opieki medycznej. Ultrasi! Ultras! Proszę przestać, dobrze. Dobrze, lecimy dalej. Uwaga, ważne pytanie, następne. To dość dziwne, ale kiedyś jak miałem 7-8 lat, odczuwałem chorą przyjemność ze srania na działce mojego dziadka w takim drewnianym toj-toju. To miał taką przyjemność. Czy był to bandura, Melgani, Boxdel czy Multi? Ja nie wiem. Czekamy na wszystkie odpowiedzi naszych zawodników. Odpowiedzią jest Boxdel. Gratulacje! To Hagi jest, to on, uciekam stary. Gratulacje. Gratulacje. Zobaczmy, jak tutaj punktacja. Nic się nie zmienia. Mergani, Morg, Mr. Ginold i Bandura na ostatnim miejscu. W takim razie, 29. pytanie. Kiedyś najebałem się ze znajomymi i jeździliśmy na hulajnogach elektrycznych i wpadłem na pomysł, żeby wjechać na ławkę i zrobić grinda na ławce. Skoczyłem w ławkę i rozwaliłem kolano. Mega smutna historia. Sprawdźmy, kogo ona dotyczy. Agatę, Bandurę, Zonego czy Ginolda? Oczywiście Bandurę! Ja później ode mnie! Co? Ja to jest debil! Własną historię napisać i odpowiedzieć później na nią! Trzeba być debilem! Naprawdę? To na debil! Jego historię, kurwa, on później klika ode mnie! Ale muszę się zastanowić! Kurde, imię teraz!
Bandura, co... Musiałem się zastanowić. Bandura, powiedz mi, co sądzisz o tym? Co sądzisz o tym? Dlaczego taki słaba reakcja? Dlaczego tam taka słaba reakcja? 30 lat, przypominam. Nie wiem. 30 lat. Nie wiem. Zas dobrze, w takim podobna razie... Podobna do mojej była po prostu. No dobrze, w takim razie sprawdźmy. Ginold ma serię trzech poprawnych odpowiedzi z rzędu. Brawo. Wracam. Brawo. Dobrze. Lecimy dalej w takim razie. Kolejne pytanie, 30. Uwaga, długa historia. Jak byłem mały, ja i młodszy brat byliśmy u dziadków. No i postanowiliśmy, że pójdziemy do szopy z drewnem i przy użyciu siekierki porąbiemy trochę drewna. Ja trzymałem siekierę, mój młodszy brat drewno. No i można powiedzieć, że nie trafiłem w drewno, a trafiłem w palec mojego młodszego brata, który ledwo się trzymał. Brat pobiegł do domu, zabrali go do szpitala, ja uciekłem i schowałem się w stodole. Palec brata został uratowany, także good ending. W takim razie sprawdźmy, do kogo pasuje ta historia. Luki, Susu, Kaleson czy Mork? Oczywiście, że Mork! Mork na własną no historię jak? Kliknął wolniej niż ja. Bo nie zauważyłem, gdzie jestem na pozycji, kurwa, ich je znajduję, gratulacje. Rozumiesz? Mork, mógłbyś nam więcej opowiedzieć o tej historii? No to co, z młodszym bratem siedzieliśmy sobie u dziadków i no, że byliśmy, wiesz, gówniarze, to chodziliśmy tam stodoła, szopa i w ogóle. No i było, siekierka była wbita w pniaczek i tam drzewko dziadek ciął jakiś czas temu. Mm-hmm. No to postanowiłem z bratem, że pomożemy dziadkowi. On trzymał kawałek drewienka, który był, no, był dosłownie takiej kurwa grubości. I postanowiliśmy, że tego przetniemy go w pół siekierą. No to oczywiście siekiera w górę, nie trafiłem. Dziabnąłem go w ten palec, środkowy palec chyba u lewej ręki go dziabnąłem. No i ten palec tak zwisywał tak na ścięgnę, na tej prawie pół przeciętej kości. Brat poleciał cały zapłakany w krwi do rodziców. Ja się ukryłem, ja się schowałem w szopie, się schowałem na długi czas, nie wychodziłem chyba przez cały dzień. Brat wrócił, palec cały uratowany, nic się nie stało. A, no to gratulacje! No dobry ending, bo nie zrobiłem tego celowo oczywiście, to był wypadek, byliśmy młodzi i głupi, no tak ale jest, skończyło się jak się skończyło, rozumiem, nie? Rozumiem. Dobrze, w takim razie sprawdźmy jak wygląda punktacja. Miejsca się nie zmieniają, Mergani, Mork, Mr. Ginold i Bandura na ostatnim. Dobrze. W takim razie, kolejne 31 pytanie. Robiłem OTS-y na 8-10 Tibia Evo. Wrzucałem na listy serwerów, sprzedawałem GM-y za SMS, ładując smocze monety na Metin i zamykałem serwery po 2 godzinach. O kurczę, tutaj mamy jakąś skamerską historię. Sprawdźmy kogo. Multi, Mergani, Zony czy Kaleson? Mogłeś dać tutaj Boxdela, ja pierdolę. Bo on był maperem z Tibi i to byłoby ciężkie. A, to widzisz, nie wiedziałem. Ale tak, był to Mergani. Mergani, czy chciałbyś może opowiedzieć? O co chodziło? Chciałem smocze monety. Mhm. Koniec historii. A, no rozumiemy. Okej, dobra, to tyle. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. A ciekawe, czy jest jakiś wist na szacie, z tego został ale skamowany. Oby nie. Ja też wspierałem smocze monety. Grałem w Might and Magic. Bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie mamy kolejne pytanie, 32. Jedząc obiad u koleżanki, kichnąłem i kawałek schabowego wleciał mi do nosa, wysmarkałem go w łazience. Jest to niezwykle obrzydliwe. Kurwa, opowiadał to ktoś. Adriano, Susu Kitty, Multi czy Ditka? Susu Kitty, gratulacje! Nie, ole, to kurwa! Kurwa! Tak jest! Ja od 12 razy, tylko raz trafiłem. Tak jest, Ginold. Chciałbym też, pamiętam tą sytuację, bo chyba nawet siedzieliśmy razem na Discordzie, prawda, Ginoldzie? Razem się, tak, siedzieliśmy razem i ja już jak słyszałem ten kotlet schabowy, mówię, coś mi to jest i od razu jak zobaczyłem Susu Kitty, to już wiedziałem, że to chodzi o nią. Rozumiem. A uważasz, że ta sytuacja jest bardzo krępująca? Jak byś ty się zachował w takiej sytuacji? Myślę, że nie jest krępująca, jeżeli jest się młodym człowiekiem, różne błędy się popełnia w życiu, najważniejsze to wyciągać konsekwencje z tych błędów i być dalej uśmiechniętym w życiu. Także Zuza, powodzenia ci życzę. Dobrze, dziękujemy w takim razie. Przechodzimy do następnego pytania. Zobaczmy jak punktacja. Mr. Ginold uplasował się aktualnie na drugim miejscu. Mork spada na dół. Proszę Państwa. Ja 12 pytań odpowiedziałem poprawnie tylko na swoje, kurwa, także... Mamy tutaj naprawdę niezłą pasę. Jeszcze z opóźnieniem, kurwa, nie drugi jak. Mr. Ginold ma serię 6 poprawnych odpowiedzi. Czyżby potężny comeback? Wow. Naprawdę, robi to wrażenie. Ściągnąłem cały arkusz odpowiedzi z języka polskiego na egzaminie gimnazjalnym od koleżanki. To taka lajtowa ciekawostka. Zobaczmy, czy uda wam się zgadnąć. Matty Skater, Agata, Adriano czy Boxdel? Prawną odpowiedzią jest... Adriano! Ja pierdolę! Kurwa! Adriano! Chciałem dać Adriano! Dokładnie tak. Niestety nikt nie zgadł, nikt tutaj nie dostał punktów. Także możemy przejść do następnego pytania. To jest... 34 pytanie. Kurwa. Uwaga!
Kiedyś siedziałem ze znajomym w kuchni u dziadków i była pułapka na myszy z kawałkiem kiełbasy. Powiedziałem znajomemu, aby zjadł ten kawałek, no nie udało się, bo złapało go za palec. Pobiegł z płaczem, a chwilę później ojciec wybiegł z miotłą, którą rzucił we mnie. Oczywiście trafił idealnie w środek pleców. Sprawdźmy, do kogo należy ta sytuacja. Gumiś, Mork, Adriano czy Bandura? Był to oczywiście Mork! Gratulacje! No, to była jego typical story, nie? Kurwa, śmieciara jebana! Co kurwa? Mork, ale nic się nie stało w te plecy! Nie, nic, bo to była taka, wiesz, kurwa, z patyku zrobiona miotła. Ale dziękuję, że zmieniłeś brata na kolegę, bo to byłoby zbyt chyba oczywiste. Tak. Także no. No znowu, historia z dzieciństwa. Brata poprosiłem, żeby kiełbasę z pułapki na myszy podniósł i zjadł. Niestety złapało go za palucha i oberwało mi się po raz kolejny. Bandura, a jaka była twoja odpowiedź? Co? Jaka... będzie RP dzisiaj? Będzie dzisiaj Bandura? Jaka była twoja odpowiedź? Jak zatypowałeś? O kogo chodziło? Szalałem. A, ale kogo? Kogo wybrałeś, chodzi mi? Nie wiem! A, okej, rozumiem. Rozumiem. Dobrze. Stary, nie wiem! No. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Mork znowu wraca na drugie miejsce. Spokojnie. Bandura, spokojnie, Bandura, wszystko jest dobrze. Mork wraca na drugie miejsce. Gratulacje. Naprawdę. Ile? 22 koła ma? Tak, Merganie ma 22 koła punktów. Dobrze, kurwa. W takim razie lecimy dalej. Jak się ten lud nazywa, widzowie? Jak się ten lud nazywa? Gigri. Dobra, następne pytanie. Następne pytanie. Uwaga. Najbardziej na świecie brzydzą mnie gile. Myślę, że mógłbym polizać nawet gówno i by mnie to tak nie obrzydziło jak gile. Kogo dotyczy ta historia? Suzuki, Ty, Mergani, Bandura czy Ditka? Pytanie, odpowiedź to oczywiście Ditka! Gratulacje! Gratulacje! Mergani, jako że jesteś partnerem życiowym Ditki, mógłbyś opowiedzieć więcej o tym, dlaczego Ditka wolałaby polizać bardziej gówno niż gile? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale fezją brzydzą gile. Rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem. Okej. Okay. Tak. Ja, gile to... Ale z tym gównem to przesadza. Przesadza, myślisz? Tak, myślę, że to od pic na wodę. A, żeby tak podkręcić troszeczkę. Ta. Rozumiem. Nie, no inaczej, może ją bardziej brzydzić gil niż gówno, ale nie polizałaby gówna, nie? No tak, bo to jest dość, że tak powiem, no, mocna rzecz, polizać gówno. Dobra, w takim razie, skoro mamy już tą odpowiedź za sobą, sprawdźmy punktację, no i Mister Zielono wraca na drugie miejsce. Ponownie. Brawo. Ponownie, jest tutaj naprawdę sporo, wiem. Zacięty... Gino! Przepraszam, Gino, a skąd wiesz dużo o Ditce? Skąd wiesz dużo coś, o Ditce? No bo tak jak się Agata dobrze z Merganim zaprzyjaźniła, to ja dobrze z Ditką, no i tyle koniec proste, historii. No i to więcej tam, rozmawiać. Dobrze. Nie drąż, stary. Dobra, gówniana sprawa. Nie drążę. Oczywiście, nie drążę. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Kolejne pytanie. Zakochałem się kiedyś w dziewczynie, którą udało mi się poderwać i z nią być przez chwilę, bo zerwała ze mną przez to, że wstydziłem się publicznie ją przytulić lub chodzić za rękę. Byłem szczylem. Sprawdźmy w takim razie, kogo? Mega przypał. Czy był to Adriano, Gino, Boxer, czy może Gumiś? Tylko Gumiś. A odpowiedź poprawna to Boxdel. Gratulacje! Malenie w chuja, nie? To chyba miał 7 lat. Myślisz, że wali w chuja tym tą ciekawostką? No pierdoli, jak macie, to jest jego pierwsza dziewczyna, kurwa gruba, ja bym go złapał z... No dobrze. Wymyślił to. Myślisz, że wymyślił? Albo miał 7 lat. Tak? Myślisz? Tak. Kurde, tak. Masakra jakaś. Totalna porażka. No dobrze. Sprawdźmy w takim razie dalej. Zobaczmy, jak tutaj punktacja. Mork wraca na drugie miejsce. Mogę się spuścić? Na pańcie? 30 lat, nie? Spełnię twoje 3 życzenia, kochaniec, jeżeli tylko zechcesz. Jestem cała twoja, mówią na mnie... Złota rybka. Aha. Okej. Okay. Widziałem kiedyś taki film. Tak? Powiedz nam o nim, Merganie. Z rybką. Powiedz nam. Ja też! Wiesz jaki, nie? Był taki film. Opowiedzcie widzom. Chłop karpia ruchał na filmie, no. Przepraszam bardzo, jeśli oglądają tu dzieci. Familijny program tutaj, YFL Game Show. Niestety nie stać nas jeszcze na to, żeby cenzurować... Chłop karpia ruchał.
Sprawdźcie sobie, widzowie, jak nie będzie oszukał. Przed przygodą ze streamingiem byłem zaręczony. O, tutaj mamy jakieś sekrety, proszę państwa. Czy to jest Zony, G-Note, Boxdel czy Dobry? Zony! Każdy zgadł. Gratulacje, naprawdę. Gratulacje. Tutaj nie możemy się teraz, że tak powiem, patrzeć na te punkty, bo punkty, wiadomo, sobie podliczymy na koniec, tak? To jest taki minus, niestety. To był ostatni. No tak, dokładnie. Dobra, następne pytanie. Uwaga. Będąc młodym chłopakiem w wieku 14 lat, zakochałem się w dziewczynie z Warszawy i chciałem zmienić szkołę i się przeprowadzić i zacząć uczęszczać do szkoły z internatem, którą prowadziły siostry zakonne. O, tutaj naprawdę grube poświęcenie. Który z uczestników, Gumiś, Lucky Steve, G-Note czy Multi, zrobiliby taką rzecz? Oczywiście, nie, że był to G-Note! Gratulacje! Wygląda na to, że Mr. G-Note znowu zgadł pytanie z nawiązaniem do niego. Była taka historia, że byliśmy na obozie koszykarskim w Białej Podlasce na AWF-ie. Mhm. I był tam zespół gimnastyczek z Warszawy. Aha. Z jedną z nich bardzo dobrze nawiązałem relacje. Mhm. Pisaliśmy dużo, no. A był to taki okres wakacyjny, przedsezonowy. No i tyle pisaliśmy, że wtedy czułem się bardzo zakochany, tęskniłem za tą dziewczyną i chciałem być blisko niej i zacząłem szukać szkół z internatem. I jedyna, którą widziałem, no to była tylko i wyłącznie szkoła sióstr zakonnych. I to wszystko. A, dobrze. Zajebiście. Mega fajnie. Kolejne pytanie, proszę państwa. Kolejne pytanie. Nauczyłem się pływać dopiero, kiedy ojciec wrzucił mnie na zagranicznych wakacjach do ponad 3-metrowego basenu, wiedząc, że nie umiem wołać o pomoc w innym języku niż polski. Proszę państwa, kogo dotyczy to pytanie? Kaleson, Susu, Mergani czy Multi? Ja nie... Oczywiście, była to Susu Kitty. Gratulacje! Yes! Gratulacje. Kto zagłosował na Kalesona? Ja. A dlaczego? Mógłbyś wytłumaczyć? Bo zapomniałem, że nie ma starego. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, w takim razie... Dobrze, lecimy dalej w takim razie, proszę państwa. Miałem chrzest w wieku 6 lat i sam wybrałem chrzestnych. Przed komunią świętą miałem chrzest, żeby zrobić komunię. Taka prosta ciekawostka. Sprawdźmy, kogo ona dotyczy. Mergani, Bandura, Boxdel czy Adriano? Oczywiście był to Mergani. Tak jest, Mergani. Czy chciałbyś nam opowiedzieć o tej sytuacji? Ja pierdolę, nie. No bo jeszcze nie wiedziałem, czy będę wierzył w islam, aha, czy w to nasze. A, ale wybrałem to nasze. A, rozumiem, rozumiem. I czy jesteś zadowolony z tej decyzji? Bardzo dobra decyzja. Okej, dobrze. Gratulacje, tak? Bardzo spoko. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Proszę państwa, mamy w takim razie kolejne pytanie. Podczas sprawdzianu na języku polskim w gimnazjum bawiłem się sprężynką od długopisu i wbiłem sobie ją tak głęboko w kciuk, że musiałem jechać do szpitala, żeby mi wyciągnęli, a że nie było rodziców, to musiała mnie wieźć karetkę na sygnale. Straszne, straszne wydarzenie. Sprawdźmy, do kogo należy. Susu, Multi, Daga czy Bandura? Oczywiście był to Bandura. Gratulacje. Ja. Gratulacje. Tak. Jezdole. Bandura. Pisze sprawdzian. Kurwa, to do szkoły nawet nie poszedł. Bandura, siedzę, czy mógłbyś nam opowiedzieć, o co chodziło? Siedzę, piszę sprawdzian i tak z nudów bawię się długopisem, bawię tą sprężynką i takie... Przepraszam, proszę pani. Tak. Wbiłem sobie sprężynkę w palec. Kurde, masakra. Ale jak? Ja mówię normalnie. No i pani piguła nie mogła mi wyciągnąć, mój tata był w pracy, to trzeba pogotowie na sygnale i sobie jechałem ze sprężynką w palcu. A co ciekawe, bo aż mi się przypomniała pewna historia, jak pod sklepem kobieta spotyka biednego człowieka, który mówi: mogłaby mi pani dać trochę pieniędzy? Na chleb nie mam. Kobieta dała, po czym ona go pyta: a do pracy dlaczego pan nie pójdzie? Bo w tym kraju nie ma pracy z moimi kwalifikacjami. A kim pan jest? Toreadorem. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Kolejne pytanie, proszę państwa, kolejne pytanie brzmi tak. Kiedyś byłem ministrantem, ale zraziłem się do kościoła dość mocno, jak ksiądz nie pozwolił mi po roku czasu wziąć udziału w pasowaniu na kołnierz. Ranga wyżej od takiego nuba ministranta. Powodem było dwuminutowe spóźnienie. Gdyby jeszcze oni wychodzili na ołtarz w momencie, gdy przyszedłem, to bym zrozumiał, ale ten flet siedział i przygotowywał wino dopiero, a ministranci byli w przedsionku. 4 razy bym się ubrał na mszę i zdążył, ale dla zasady mnie ukarał. W takim razie sprawdźmy, kogo dotyczy ta sytuacja. G-Note, Lucky, Gumiś czy Boxdel?
Był to Boxdel, proszę państwa. Yeah. Był no to Boxdel. Tak jest, był to Boxdel. Pierdolę. Jak myślisz, Gino, dlaczego wybrali akurat ciebie? Trzy osoby aż ciebie wybrały. Nie wiem w sumie. A bo byłem kiedyś ministrantem. Byłem ministrantem, ale ja tylko byłem ministrantem. Byłeś! Byłem ministrantem, było coś, ale ja byłem ministrantem tylko wtedy, jak to się chodzi, jak ci ksiądz po domu chodzi. Kolenda. Bo się największy hajs z tych starych bab ściągało, jak się zapisywało ich na listę. To tylko po to chodziłem. A, rozumiem. No dobrze. Dziękujemy ci za to. Tak jak z wami. Przepraszam, co? Słucham? Nie, nic. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Podczas któregoś Sylwestra rzucaliśmy się petardami, te małe korsarze, i jedna petarda wylądowała na drodze i akurat jechał ty w Mercedesie GL i wjechał w petardę i wybuchła. On wysiadł z samochodu i zaczął nas gonić, ale mnie złapał i mi najebał. Real, miałem z 13 lat, chłop z 30. Kogo dotyczy ta sytuacja, proszę państwa? Multi, Kaleson, Adriano czy Mergani? Tutaj nie jest to łatwe. Był to Kaleson! Był to Kaleson! Kto zagłosował na Kalesona? Ja. Gratulacje, strzelałem. Strzelałem, nie mam kurwa wytłumaczenia, nie słyszałem nigdy tej historii, kurwa strzeliłem, ja bo już myślałem, już mam że Adriano to taki ten... Taki troszeczkę patus. No ale nie, Kaleson to taki troszeczkę właśnie jest wojownik, jak widać. Dobrze, w wieku 5 lat, bawiąc się pod blokiem, chciałem rzucić cegłą w krzaki. Po wykonaniu rzutu cegła spadła mi na głowę i ją rozcięła. No cóż, no takie są historie. Czy był to Mork, Boxdel, Ginold czy Zony, tak? No był to Ginold, oczywiście. Te chujowa pasca! Co? Był to Ginold. Ginold, czy chciałbyś nam opowiedzieć, co się stało pod tym blokiem wtedy? Ogólnie bawiłem się u mojej babci pod blokiem, z boku bloku było boisko i była taka pani Nieradka, na świętej pamięci już nie żyje, serdecznie ją pozdrawiam. Mieszkała na parterze i miała takie krzaki kurwa posadzone z tyłu bloku. No ja jej bardzo nie lubiłem jako dziecko, więc wziąłem tą cegłę i ją tak rzuciłem do góry, żeby ta cegła spadła na te krzaki i je zniszczyła. A ta cegła mi spadła na głowę, rozcięła mi głowę, a moja babcia z racji tego, że pracowała w służbie medycznej, jak przyszedłem do góry z rozciętą głową, wsadziła mi łeb pod zimną wodę i przykleiła plaster na włosy. A, czyli zachowała się dobrze. Zachowała tak, się mega po... dobre zachowanie. Super, mega dobre zachowanie. Fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze, w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem. Kiedy byłem dzieckiem, miałem dwie papugi. Zawsze na weekend wypuszczaliśmy je z klatki, żeby polatały po pokoju. Jedna z nich wyleciała z pokoju i poleciała do kuchni. Tam wpadła do gotującego się rosołu, poparzyła sobie skrzydła i umarła. No cóż, więc... Mogę prosić o czas, Ditka, bo muszę Multi tylko... czy Agata? Musisz odpowiedzieć na to pytanie najpierw. Była to Agata, była to Agata. Time, proszę time. Dobrze, mamy time. Była to... Mam bardzo ważną rzecz. Dobrze, co ciekawe, była to podobna... Kloca będzie stawiał. Naprawdę? Bandura będziesz kloca stawiał? A gdzie on się w 2 minuty, kurwa, wysra? Będę srać. Gino... Nie no, błagam, muszę się wysrać. Dobra, idź, go, nie, go! Siedź, albo siedź, chuj! Nie mogę, Julio, nie mogę, dłubię, w zębie dłubię, a ty mi, chłopie, kamerę dajesz. Siedź! No nic, dobra. Odejmuj, 5000 punktów mu odejmij, kurwa, za opuszczenie stanowiska. Uj. Poczekaj. Mr. Ginold, ty znasz tą historię z papugą? Znam, mogę zawołać Agatę, ona może ją dokładnie opowiedzieć. No to niech opowie, niech opowie. Agata! Bo ciekawe jest to, że to jest podobna historia jak z Ditką. Witam wszystkich, a co mam opowiedzieć? O papudze, jak ją utopiłaś w rosole, a potem jeszcze ją... Nie no. Kurde, ja akurat miałam dużo takich dziwnych historii ze zwierzętami, dałam tylko jedną, bo nie chciałam, żebyście pomyśleli, że jestem jakaś dziwna z tymi zwierzętami. No ale właśnie historia z papugą to jest taka jedna z najciekawszych, ja nic o co nie gadają. No, nic. Nic nie gadają. Wszyscy cię słuchają ciebie. No i ta właśnie historia z papugą jest taka jedną z najciekawszych historii. No ale co mogę powiedzieć? No właśnie, no tak jak tam było opisane, no to właśnie zawsze na weekend wypuszczałyśmy z moją siostrą sobie w pokoju te dwie papugi, to była Kornelia i Napoleon. No i moja siostra była mała wtedy i zapomniała, że nie można wychodzić z pokoju wtedy, kiedy papugi sobie latają. No i to była właśnie niedziela, mama gotowała rosół. No i moja siostra, wychodząc z pokoju, zostawiła otwarte drzwi. Ta papuga wyleciała, no i te opary z gotującego się rosołu po całej kuchni się roznosiły, ona przeleciała akurat nad kuchenką, jakoś te opary ją po prostu od razu tak otumaniły, no i wleciała do tego gotującego się rosołu. My ją szybko wyciągnęliśmy, mama ją tam wydobyła. Byliśmy u weterynarza, ale no stopień poparzenia tym wrzątkiem
początkiem był już na tyle poważny. Złamała się skrzydełka, żeby nie cierpiała. Nie, no po prostu ona sama, no sama odeszła po prostu. No dobrze. Poszła. No co? Zabrała człowieku ziarno i poszła. Ale potem, ale potem kupiliśmy... Nie mogę opowiedzieć dalej, ale to będzie też niezbyt przyjemna historia. Oj, co? Dawaj! No i później właśnie, bo to był chłopak, który umarł, bo był... Jest pytanie na czacie, czy zjedliście ten rosół? A, właśnie na rosół, no niestety nie zjedliśmy, bo nie chcieliśmy takiego egzotycznego rosołu z papugi. Więc poszliśmy po prostu... Więc poszliśmy na zwykły polski rosół z kury do babci. Polski rok. No i to jest wszystko. Rozumiem. No ale to dalej Czekam. Jeszcze opowiem. A, jeszcze dalej masz? No, słuchamy. No i dalej właśnie było tak, że... Bo to umarł chłopczyk jakby, Napoleon, bo to była Kornelia i Napoleon. No ale że ta Kornelia miała już gotowe jaja jakby złożone, bo mieliśmy też taką budkę lęgową tam, w tej klatce. No i tata stwierdził, że... Pojebana rodzina, stary. Oni są pojebani, nie? Ja wchodzę człowieku na Wigilię, a tam kurwa rosół z papugi. Nie, i dokupiliśmy drugiego Napoleona tej Kornelii, żeby po prostu nie była samotną matką. No ale niestety moja siostra dalej popełniła błąd. I kolejny Napoleon został przez nią, że tak powiem... no, jak to powiedzieć ładnie? No, po prostu odszedł z tego świata, ponieważ moja siostra oglądała bajki o piratach wtedy. I widziała, że ci piraci tak nosili sobie papugi na patyku. No i ona wzięła patyk i chciała sobie tą papuszkę tak potrzymać na tym patyku, ale zrobiła to na siłę i przebiła tą papuszkę, no i też niestety odeszła. I tata stwierdził, że nie możemy już mieć papug i oddaliśmy Kornelii. Kurwa, dzwońcie do MOPS-u, człowieku! Dzwońcie do MOPS-u, jak ja na mazę! Zabiorą ci Marona! Marona ci zabiorą! Przebiła papugę, człowieku! Ja historia. Nie, 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 nie! Już tyle, Agata! Jestem! O, ja się nie zdziwię, jak pismo ci z urzędu przyjdzie niedługo. Człowieku. Dobra. A Barona do kamerki, czy wszystko git z nim jest, bo kurwa... Nie, to... On wypadł! Nie. Ty leży! Leży, ale się nie rusza. Uwaga! Moim pierwszym autem nacieszyłem się miesiąc, ponieważ po miesiącu zatarł się silnik. Kto miał takiego pecha w życiu? Sprawdźmy. Sprawdźmy w takim razie. Multi, Kaleson, Gumisz czy Boxdel? Gumisz nie ma auta. A był to Gumisz! Jak? Kurwa, szybko powiedzieli. Nie, ludzie, co? Ludzie. No, przysięgam. Był to Gumisz, był to Gumisz. Bandura... A mówisz o tym panek? Panek, wypożyczalnia, czy co? Nie wiem, aczkolwiek właśnie, bo powiedziałeś, że nie ma auta. No właśnie, może nie ma, dlatego, no że mu się zadarł się nie zmieścił. Wow, wow. Do dobrze, dobrze, lecimy w takim razie dalej. Lecimy w takim razie dalej. Chyba, że na naczepę. Sprawdźmy, jakie mamy następne pytanie. Uwaga, uwaga! Za mało lata, jak miałem karę na kompa, rodzice zabierali mi klawiaturę od kompa, a ja miałem zapasową, o której nikt nie wiedział. Taki spryciuszek. Taki spryciul troszeczkę. Sprawdźmy, do kogo należy. Boxdel, Gumisz, Adriano czy Multi? Nie no, mega ziomek. Mamy trzy odpowiedzi. I był to, no, proszę państwa, Gumisz! Był to, proszę państwa, Gumisz! No tutaj widzę, że nabraliście się. Myśli, nie wiedzieliście, że będzie dwa razy pod rząd ta sama odpowiedź. Ale właśnie ten turniej jest taki nieprzewidywalny. Gumisz, nieprzewidywalny. Gumisz podobno tak. Jak pisze, to dwa guziki naraz dusi, nie wiem dlaczego. On ma łapę, kurwa, jak rękawica od opiekacza, kurwa, kuchennego człowieku. To... Proszę przestać, bo Gumisz jest tutaj naszym hostem, który nam pomaga w studiu. Gumisz cię wyciszy. O, już to zrobił. Trudno właśnie go nie zauważyć. Już to... Dobra, zacznijmy dalej. Kolejne pytanie, proszę państwa. Kiedyś... Słuchajcie, uwaga. Kiedyś po imprezie, najebany ze znajomym, wracałem do chaty i naplułem przed siebie na schody, po czym wdepnąłem w tę ślinę i skręciłem kolano tak, że przez tydzień nie mogłem chodzić. Do kogo pasuje ta historia? Sprawdźmy. Czy jest to Zony, Bandura, Adriano, a może Ditka? Czy uczestnicy wiedzą? Ja strzelam. Tak, no i był chuj. To Bandura. Dokładnie ja tak. Na tydzień, kurwa, Bandura, opowiedz, o co chodziło. Słuchaj, szedłem ze śliwą, dokładnie, po melanżu, narąbani jak świnie. Mhm. Miałem taką melę w ryju, taką najgorszą melanżowską, taką zrobiłem. Na te schody. Idę, stawiam dwa kroki dalej. Gira, pach! Nie zadło, człowieku, łękotka. Taki bidon, nie? Ja mówię, nie! Mówię, nie!
Ja zrobiłem. Rozumiemy. Gratulacje, że udało ci się to przeżyć. Mega dobrze. Ale wiele innych rzeczy też udało mi się przeżyć, ale może opowiem o nich nie tutaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak najbardziej. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy kolejną rzecz. Na przerwie w gimnazjum... Lucyku lubi być ładowany w przez tutaj przepraszam, jakiś haker dołączył. Dobra, już nieważne. Na przerwie w gimnazjum bawiliśmy się ze znajomym w podcinki. Tak mu zajebałem w nogę, że się wyjebał i złamał rękę. Do kogo należy ta historia? Multi, Mergani, Adriano czy Zuza? Proszę państwa, był to Adriano! Był to Adriano! No tak! Końcu, kurwo! Widzę, że Mergani miałeś troszkę złą passę ostatnimi czasy, tak? Tak, tak, było ciężko. A teraz już odzyskujesz swoje umiejętności. Teraz jadę już do końca. Rozumiem. Dobrze, Adriano, spędziłem z Infornacie 12 godzin, strzelałem tą historię. A, no to słuchajcie, widzicie? Warto mieć kolegów, prawda, Mergani? No, dobrze. W takim razie, lecimy dalej. Proszę państwa, kolejne pytanie. Będzie to 50. W przedszkolu miałem śpiewać piosenkę Kaczka Dziwaczka, ale nie mieli stroju kaczki, więc pół występu byłem ubrany za owce. Sprawdźmy, komu przytrafiła się taka smutna sytuacja. No. Susu, Daga, Kaleson czy Multi? Kaleson jest taki, ale może Multi? Była to Zuza! Spierdolę te kurwa konkursy wasze zajebane! Ale dlaczego tak się denerwujesz, Gino? Nikt nie odpowiedział poprawnie. Wiem, ale ja chcę wygrać! Rozumiem, potrzebujesz tych pieniędzy, tak? Potrzebuję tych pieniędzy, człowieku! Ja mam hipotekę, kurwa! Muszę to wygrać. No dobrze, no dobrze. No może jeszcze wygrasz, może jeszcze wygrasz. Dobrze. Kolejne pytanie, proszę państwa. Jest to, uwaga, jest to troszeczkę inne pytanie, inaczej sformułowane. Fakt podany przez bliską osobę. Myśli, że umie dobrze śpiewać, dlatego że w szkole podstawowej wygrał konkurs kolęd i przez to myśli, że serio ma talent. O kim jest ta wypowiedź? Czy o Ditce, Agacie, Mergani czy Multi? O Agacie! O Agacie, proszę państwa! Jest to o Agacie! Przekazała nam to bliska jej osoba. Nie będę tutaj zdradzał kto, ale może Ginol, ty powiesz, czy to się zgadza, czy te informacje, które zostały nam przekazane, są poprawne. No ogólnie, kurwa, dzień w dzień, albo weekend w weekend jest tak, że budzę się rano, bagata drzejawkę za przeproszeniem na cały, kurwa, regulator. I ona mówi, ale ja przecież zajebiście śpiewam. Ja mówię, ale ty nie umiesz śpiewać. Ona tak, ja umiem śpiewać, bo wygrałem konkurs kolęd w szkole podstawowej. No i to jest wszystko. I zawsze no i brawo. Jedyną jej wymówką jest to, że ona umie śpiewać, bo wygrała konkurs kolęd i że ona ma talent. Rozumiem, rozumiem. Ale może nie doceniasz jej po prostu i jej umiejętności. Nie, oj, człowieku. Tak? Mnie budzik nie budzi, to mnie budzi. A, rozumiem. No dobrze. To sobie wyobraź. No tak, no. Jak wygląda po tym? No. Dobrze, w takim razie lecimy. Kolejne pytanie, proszę państwa. Chciałbym tylko powiedzieć, że w tej rozgrywce, która wiadomo, te punkty nie oddają rzeczywistości, ale tutaj prowadzi Mr. Ginol, więc no, jak na razie ma dobrą passę. Zobaczymy przy ostatecznym podliczaniu. Dobrze, następny. Mając 10 lat, wpadliśmy na pomysł, że położymy swoje gile z 5 osób na chipsy i daliśmy to innemu typowi do zjedzenia i on to zjadł i potem dostał ksywę glutek. Kto mógłby wykonać taki ruch? Czy był to Multi, Bandura, Kaleson czy Dobry? Był to oczywiście Kaleson. Był to oczywiście Kaleson, dokładnie. Kurwa, jemu tak zrobili, Jemu tak. Jemu, no. Myślicie, że Kaleson sobie to zmyślił, tak naprawdę to on był właśnie ofiarą? Kaleson wpierdala babole. Tymi długimi palcami. Ja pierdolę. No dobrze. No dobrze, skoro tak mówisz, to tak musi być. Dobrze, w takim razie lecimy na kolejne pytanie, ale jako, że przypomniałeś mi tą historię Bandura z Kalesoną, to chciałbym takie powiedzieć anegdotkę, że co robi Żul siedząc przy komputerze? Grzebie w koszu. No dobrze, w takim razie czeka nas kolejne pytanie, już je czytam. Dobrze, następne pytanie. Kiedyś pojechałem na zakupy do galerii handlowej i jak wracałem, to myślałem, że ukradli mi auto. Zrobiłem aferę z ochroniarzem, dzwoniłem do ludzi z płaczem, że ukradli mi auto, ale okazało się, że poszedłem na zły parking. Proszę państwa, kto mógł popełnić taką życiową gafę? Czy był to Mati Skater, Ditka, Multi czy Daga? Była to Daga, dokładnie tak.
Dokładnie moja tak. Siostra, pozdrawiam moją siostrę. Gorąco moją starszą siostrę pozdrawiam. Mam nadzieję, że mnie oglądasz i jesteś dumna ze swego brata. Tak, jesteśmy wszyscy z ciebie dumni. Naprawdę sobie dobrze radzisz. Jestem jeszcze... Łukasz Kisiel. Pozdrawiamy cię, Łukasz Kisiel. Naprawdę jesteś dobrym zawodnikiem. Naprawdę, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Coś byś chciał jeszcze powiedzieć tutaj publice? Że mam szybko rozrastający się Instagram. Dobrze, dobrze. Lecimy dalej w takim razie. Lecimy w takim razie dalej. Uwaga. Pracowałem w wakacje jako pizzaiolo, żeby się dorobić. Kto to był? Czy był to? Czy była to Zuza, Ginot, Luki, czy może Mati Skater? Był to Mati Skater. Gratulacje. Ja. Gratulacje. Kto odpowiedział poprawnie? Dwie odpowiedzi poprawnie. Ja. Ginot ja. I Mork. Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, tak. Pracował był niezłym pizzamenem. Niezłym pizzajolo był. Dobrze, proszę Państwa, jest już 55. pytanie. I tak naprawdę zostało już tylko... Bandura i Yikes, o co chodzi? Nic, o nic. Jak myślisz, kurwa, Bandura... od godziny masz na ryju. Tak. O co chodzi, czemu piszą mi... Myślałem, że coś zlikowałem, stary. Teraz... Nie przejmuj się, stary, nie przejmuj się. Jakby każdy, wiesz, każdy jest sobą tutaj, tak? No, i super. Dobrze. W takim razie mamy kolejną historyjkę. Proszę Państwa, jest to już, zostały jeszcze tylko 3 pytania. Także uważajcie i odpowiadajcie z rozwagą. Kiedyś w jednym z pubów DJ puścił moją ulubioną piosenkę BDS-a. Byliśmy ekipą i wszyscy śpiewali, aż nagle jakaś typiara spięła się do ziomka i powiedziałem jej, że ma się nie czepiać. Ona mi odpowiedziała i pocisnęła, więc zajebałem jej fronta na pysk, a następnie wyjebali mnie z lokalu. Sprawdźmy, kogo dotyczy ta historia. Czy jest to Ditka, Bandura, Daga czy Agata? Oczywiście była to Daga. Gratulacje, gratulacje. Nie! Gratulacje. Kurwa, to było zbyt oczywiste, żeby to Bandura był. A kto zaznaczył Bandurę? Kto zaznaczył Bandurę? Ja, bo jestem debilem. A dlaczego zaznaczyłeś akurat Bandurę? Możemy nie się dowiedzieć? Nie wiem, bo on bije kobiety. Co? Jak to? On cały czas, no, cały czas bije babę, no przecież. Nie. Ale przecież mówiłem ci, że dzwonili z opieki społecznej i prowadzili ze mną wywiad środowiskowy na temat tego, co ty wyprawiasz w domu i dziwnych okrzyków i dlaczego Agata cały czas chodzi w okularach przeciwsłonecznych. No dobrze, w takim razie, czy jest to tylko plotka, tak? Nie, to jest prawda. Nie, to jest prawda. Plotka. A co? Plotka. Jak to? Jak to prawda? To nie, prawda. Nie, to nie jest żadna prawda. No dobrze, ale w takim razie... Nie, no Bandura yikes. Bandura dice of cringe. Dobrze, skupmy się w takim razie. Skupmy się w takim razie. Zobaczmy, jakie jest następne pytanie. Uwaga, tu jest podchwytliwe pytanie, bo mogą być, może być parę odpowiedzi poprawnych. Tak więc macie większą szansę na to, że możecie zgadnąć. Jako, że to już są ostatnie pytania. Uwaga. Nigdy nie nagrywałem w profesjonalnym studio. Czy był to Multi, Mati Skater, Bandura, czy może Mergani? Krakow nie jest profesjonalny, to ja. Jak to? Nie, no ja. Proste w chuj. No, czekamy na odpowiedzi. Musisz przestać jeszcze, debilu. Aha. I odpowiedzi dwie poprawne. Multi oraz Mati Skater. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Gratulacje. Gratulacje, gratulacje. A ja przyjmowałem ostatni. Mówiłeś o tym, mówiłeś. Tak, tak, mówiłem. Jak najbardziej. Dobrze, w takim razie mamy już, proszę Państwa, przedostatnie pytanie. Urodziłem się ze złamaną ręką. Do kogo jest to kierowane? Gumiś, Luki, Multi czy może Zony? Gumiś ma te paluchy takie pomyśliwiane. Kurwa ciężkie. Oczywiście, że ja. Nie, ale jest kurwa łatwe. Oczywiście, kurwa, że ja. Mać. Dokładnie tak. Jak na wiarce graliśmy swoją kurwa długą łapę, co ma pół metra dłuższa, drugie tak, jest. Tak, urodziłem się ze złamaną ręką i źle się zrosła i przez to, słuchajcie, mam... Ty pokazujesz, jedną, mor! Jedną, dłuższo, jedną dłuższą rękę mam. Robisz? Jedną dłuższą rękę pokazałem. Mam. Co ty pokazałeś? Co ty? No. Co ty gadasz? Także tak to wygląda. Tak, mam widzowie jedną dłuższą rękę, dokładnie. Dokładnie. Dobre jest, że masz kojarzenia z czymś takim, Bandura, dobra. W takim razie... Ja też, pa! Dobra, lecimy dalej w takim razie. Proszę Państwa, Przeleje ktoś jest to ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie, proszę państwa, ostatnie pytanie. Uwaga! Podczas meczu w piłkę przeciwnik wybił sobie dwa zęby, jedynki, o moje czoło. Do tej pory mam bliznę. Czekaj, chwilę się na kamerkę. Proszę kurwa, państwa, może. Kogo dotyczy? Dobry, Gino, Zony czy Luki? Był to oczywiście Dobry, gratulacje! Gratulacje! Proszę państwa! Kto odpowiedział? Kto odpowiedział Ginolt? Kto odpowiedział Ginolt? Chyba ja. Debil. A, Debil. Debil. Rozumiem, rozumiem. Bandura Yikes. A działa moja kamera? Dobrze. No działa. W takim razie, proszę państwa, było to ostatnie pytanie. Teraz będzie podium, ale oczywiście nie bierzcie tego pod uwagę. Mergani. Wiadomo, wiadomo, Ginolt, tak, tak. A ja? A ja? No chwila, bo to będzie chwila, podliczane. To będzie podliczane wszystko. Dobra, Mergani dobra, liczę, wygrał, dobra, zliczam nie punkty. Nie no, mógł nadgonić tu. Mergani w poprzedniej grze miał 23 444. Teraz miał, proszę państwa, 9770. Łącznie jest to, proszę państwa, już to sprawdzam. Dodajemy, pyk, dodajemy, dodajemy. Ja to mam w łbie. 33 214. Gówno. Ale, ale przypominam, przypominam, że odejmujemy każdemu 5000 punktów. Więc od 33 214 odejmuję 5000 punktów. I Mergani kończy, proszę państwa, z 28 214. Gratulacje, brawo. Gratulacje, brawo, brawo. Dobrze, teraz kolejne podliczenie. Mamy Morka, który w poprzedniej rozgrywce miał 17 624. Szkoda, że Kuba miał taki dobry początek. On miał fuj dobry start. 17 000, a w drugiej rozgrywce Mork miał 10 663. Dokładnie tak. I dodajemy to. Wychodzi 28 287. I odejmujemy od tego 5000. 23 287. Gratulacje Mork, gratulacje. Dzięki, dzięki, dzięki. Później mamy Mr. Ginolt. Mr. Ginolt, 17 050 51. Następnie w tej rozgrywce miał... Ja jestem! 9775. Więc łącznie Mr. Ginolt zdobył, proszę państwa, już podaję wynik, 26 826. Więc od tego wyniku odejmujemy 5000, 21 826. Gratulacje. Tragedia. Gratulacje. Jestem mega zawiedziony. Żeby uprościć ci matematykę, to jest ilość przyjętych ciosów przez Agatę i te, które przyszły na gardę. I wtedy masz. Dobrze, w takim razie teraz Bandura. No ale wydaje mi się, że Bandury nie trzeba liczyć, ponieważ nie licz go nawet, ma 13 329 punktów w poprzednim meczu, a w tym najwięcej. Meczu, a w tym meczu, Bandura miał tylko, o Jezus, poczekajcie. Co? Może jakby się skupił na gierce i zakładał przepychacz kurwa na głowę całą grę, 8, to by miał więcej 8400... punktów. Zamknij pizdę, chciałem dać ci wygrać, lamusie. Załóż kurwa na głowę. 8409 punktów miałeś Bandura w tym meczu. Więc łącznie z twoimi poprzednimi miałeś 21 738. Odjąć oczywiście 5000. To daje ci 16 000. 16 738. Gratulacje. Brawo, brawo, gratulacje. Brawo, brawo. Tak więc chciałbym powiedzieć, chciałbym oznajmić, że oficjalnym zwycięzcą naszego turnieju jest oczywiście Mergani! Brawo. Gratulacje! Wygrałem! Brawo, Kuba! Czy chciałbyś, Mergani, powiedzieć coś tutaj dla ludzi, którzy w ciebie wierzyli i tobie kibicowali? Co ty robisz? Kurwa, pod... Mergani, chciałbyś coś powiedzieć... Małpa wali konia! Chciałbyś coś powiedzieć swoim widzom? Pogadali. Rozumiem, że nic nie chciałbyś powiedzieć. Ło, tutaj daby są. Ło, proszę państwa. Naprawdę, jeszcze raz aplauz. Dziękuję za wiarę. Nie spodziewałem się, że wygram. Brawo. A skąd, może pochwalisz nam się swoimi, skąd znasz takie w ogóle ciekawostki z życia wszystkich? Bo jestem ciekawską kurwą, oprócz tego znam całkiem pokaźną ilość ludzi, aha, chyba wszystkich w Polsce. Aha. Znam też z zagranicy wiele osób, ale to nie będę mówił jeszcze. Poza tym
Po prostu też strzelałem inteligentnie. Wiecie, no jak wykluczałem sobie ludzi, tak? Powiedzmy, jak było pytanie o pieniądze, to wykluczałem Ginolda. Jak było pytanie o coś na przykład, co było nieupokarzające, to wykluczałem sobie Bandurę. A takie zwykłe pytania typu, kurwa, nie wiem, szedłem do szkoły i się potknąłem, to od razu pikowałem Morka i to pozwoliło mi zdobyć, kurwa, ogromną ilość punktów. Dziękuję bardzo. Jest to naprawdę, naprawdę na dobra taktyka. Naprawdę dobra taktyka. Brawo. Na drugim miejscu uplasował nam się... kto nam się uplasował? Mork. Ja. Mork. Mork nam się uplasował na drugim miejscu. To teraz wywiad z Morkiem. Witam serdecznie, Mork. Jak się czujesz, że ukończyłeś na drugim miejscu? Witam! O kurwa, jestem zawiedziony, ponieważ miałem bardzo dobry start. Odgadywałem dużo poprawnych odpowiedzi na samym początku. Później, kurwa, noga mi się poślizgnęła, nie wytrzymałem presji i Mergani mnie, kurwa, zdeklasował w pierwszej turze. Myślałem, że mam to w kieszeni. Kurwa, nie wyszło niestety, no ale... Wiemy, że, wiemy też od naszych tutaj... ludzi, detektywów, którzy śledzą naszych uczestników przed show, że właśnie bardzo się mocno chwaliłeś na swoim streamie, że jest to pewna wygrana. Co powiesz na to? No kurwa, za dużo powiedziałem po prostu, byłem pewny siebie. No ale kurwa, zawiodło to, bo gdyż moi oponenci, na przykład Mergani, no zna ludzi, i to za granicą, i to kurwa w kraju, więc jego znajomości, jego wiedza jest dużo większa niż moja, no ale gdyby to był jakiś test wiedzy ogólnej, wiedzy bezużytecznej, to bym kurwa tych kidosków bez szkoły rozwalił. Czyli uważasz, że jesteś mistrzem bez użyteczności, nie ma... Zgadza się, dokładnie tak. Rozumiem, rozumiemy. No dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, może dla swoich fanów, którzy kibicowali tobie do samego końca? Kogo? Kurwa, no co, dziękuję wszystkim, że byli. Chcesz bana? Chcesz bana? Co? Kto? Co? Chcesz bana na streamie, to odpal wywiad ze mną. Nie, nie! Ej! Kurwa! Co to było? Co to było? Co to było? Co to było? O kurwa! Dobra, o, kurwa. Nic, dobra, ja bym dość przysłyszał. Dobrze, w takim razie dziękujemy ci, Mork, jeszcze raz brawo. Dziękuję bardzo serdecznie za gościnę, dziękuję wam. Przepraszam, zawiodłem moich panów. Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Czasem się przegrywa, czasem się przegrywa. Jak najbardziej. Następnej edycji. A teraz Ginold, nasze trzecie miejsce. Witamy cię serdecznie. O, widzę, że Ginold troszeczkę załamany. Co chciałbyś powiedzieć swoim fanom? Ej, okno którzy... zamknij, nie skacz, kurwa. Stary, bez kitu, spokojnie. To tylko gierka. No co? No zawiodłem, nie słuchałem głosu serca, bo miałem bardzo dużo pytań, w których pierwsza moja myśl finalnie okazywała się poprawna, ale w trakcie jakby przemyślenia zmieniałem to wszystko. Zawiodłem się, liczyłem na te 50 gift subów, myślałem, że widzowie coś u mnie na kanale chociaż raz dostaną. Kurczę. Ciebie. Ode mnie? Przepraszam, od ale ciebie. Czy tutaj jakieś... przytyki do prowadzącego? Dawałem ci bardzo dużo gift subów. Nie, oczywiście, że tak, ale po prostu chciałem dobrze dla widzów, nie dla siebie, to nie było dla mojej korzyści oczywiście jakichkolwiek finansowych. Okej, okay, okay. Wszyscy wierzymy na pewno. Starałem się i mega przepraszam tych, których zawiodłem, ci, którzy pisali przed rozpoczęciem, że to ja będę wygrany. Rozumiem. No niestety, są jednak chłopaki tutaj więcej wiedzy. A powiedz mi, jaką miałeś taktykę? Co zawiodło? Co byś poprawił na następny raz? Znaczy taktykę miałem taką, że na pewno na swoje pytanie i na Agaty zdobędę punkty. Które później zostaną odjęte? Tak, które później zostaną odjęte. Gdzieś tak podobne myślenie jak Kuba, ale no... niepotrzebne zmiany decyzji w trakcie trwania pytania i... Rozumiem. Nie... To była moja osobista porażka i mam nadzieję, że spotkamy się w drugiej edycji, w której pokażę jeszcze moc i tyle bym chciał powiedzieć. Jak najbardziej. Ale i tak, dziękujemy ci, także proszę tutaj zrobić hałas dla Ginolda. Naprawdę. Dziękuję. Dobrze ci poszło. No i ostatni nasz gracz, proszę państwa, Bandura, yikes, ostatnie miejsce. Co byś chciał powiedzieć tutaj widowni i swoim fanom, którzy kibicowali? Ja chciałem powiedzieć, że to... nie była dla mnie porażka, tylko zwycięstwo, bo mogłem spędzić czas z moimi przyjaciółmi i się super bawić. O, to naprawdę słodkie, to naprawdę słodkie. Tak. A powiedz, jak to się stało, że jesteś aż tak do tyłu, w sensie nie chodzi o górę. Tata za późno wyciągnął. Nie chodzi ogólnie o ciebie, chodzi ogólnie o punktację, tak? Tutaj koledzy mieli dwójkę z przodu, ty miałeś jedynkę. Może powiedz, co zawiodło? Gdyby to było test o wiedzy ogólnej, to z pewnością zająłbym pierwsze miejsca. Co ty, kurwa, plecie? Kurwa, też.
Dobrze, życiu, bo nie widać, jak życiu kłamiesz, kurwa. Znam się na dwóch rzeczach. Aha. I do dziś nie wiem jakich, ale jak się dowiem, to wam powiem. Dobrze, dobrze. Czy chciałbyś powiedzieć coś swoim fanom, którzy kibicowali i myśleli, że wygrasz? Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, Bandurze. Brawo, brawo, dziękujemy. Brawa, brawa dla wszystkich. Dobrze, brawa. W takim brawa. Razie to była nasz... dobra rywalizacja. Mergani, co się dzieje z twoim, swoją kamerką, swoją twarzą? Cosplay Bandury. Pokażę ci twój, czekaj! Nie, nie, nie! Panowie, proszę! Teraz nie, teraz nie, teraz... Teraz proszę nic nie robić. No dobrze, w takim razie doszliśmy do końca. Ja oczywiście przekażę nagrodę dla Merganiego. Oczywiście główną nagrodą była, uwaga... Przekaż mi, ja mu dam. Nie, 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 50 gift subów, to oznacza, że jest to około 1000 zł. Gratulacje. Wow, wow, kurwa. Gratulacje, gratulacje, Mergani. Jak się czujesz jeszcze raz z tym, że zwyciężyłeś? Bardzo się cieszę, kurwa, bardzo się cieszę. To już będzie moje życie, teraz będę miał 1000 zł więcej. Yeah. Brawo, yeah. Brawo, brawo, naprawdę. Fantastyczny, fantastyczny performance, fantastyczny performance. No nic, w takim razie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego Wi-Fi Game Show. Mam nadzieję, że bawiliście się fantastycznie i brawo dla was, jeszcze raz, naprawdę. Dziękuję bardzo, było fajnie prowadzić ten program dla was. Ja już rozłączam się ze studia, idę pożegnać tutaj widzów. Jeśli macie jeszcze jakieś ostatnie zdanie, macie czas teraz, żeby je powiedzieć. Pierdol się, no. Daj rajda, multi, dzięki. Dzięki bardzo i trzymajcie się do następnej edycji. Tak to wyglądało, widzowie. Pierwsza edycja YFL Game Show. Mam nadzieję, że bawiliście się fantastycznie. Ja uważam, że się udało. Uważam, że kurwa, jedyny problem był taki, że wyjebał neta. Ale niestety ja mam takiego pecha, że kurwa, niezła kurwa sraka się dzieje. Ale powiedzcie mi jeszcze, co uważacie? Czy jest to fajny format? Czy warto robić takie rzeczy? Warto na to, jakby wiecie, poświęcać czas i robić takie rzeczy? To jest spoko, fajny w chuj, to jebane. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Tak jak powiedziałem, jeśli przyjmie się to dobrze, a myślę, że się przyjęło bardzo dobrze, to będę pracował na następną edycją. A następną edycję, widzowie, może nie następną, może na następną, chciałbym na pewno zrobić w IRL-u. Zrobić to w stylu bardziej familiady, wiecie o co chodzi? Normalnie, żebyśmy wszyscy byli w prawdziwym życiu, z kamerą, na streamie. Także myślę, że jest to do zrobienia. Są fajne plany i miejmy nadzieję, że to się uda. Więc cóż, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja idę kurwa odpoczywać, bo mam dwa koncerty w ten weekend, więc trochę jest rozpierdol. Zapraszam serdecznie do Słupska. Zapraszam serdecznie do Słupska w piątek, czyli jutro, a w sobotę zapraszam do Strzelec Opolskich. Dwa koncerty, dokładnie tak.